I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem, i Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. Przecież Jezus doskonale znał serca i umysły tych ludzi. Dlaczego do grona swoich najściślejszych współpracowników, tych 12, których wybrał, by stale przebywali, i których wybrał do wysyłania ich do szkoleniowych misji za czasów wspólnej posługi, tych, którzy mieli stanowić zaczątek, jak gdyby fundament jego tej nowej organizacji, której założył, nowej synagogi, kościoła chrześcijańskiego, dlaczego do tego grona wybrał zdrajcę? No, można powiedzieć, bo takie były proroctwa i że jeden z jego przyjaciół miał go zdradzić, no ale myślę, że można to pytanie postawić jeszcze bardziej wcześnie, bardziej cofnąć się w czasie. No dlaczego Bóg zapowiedział, że w gronie współpracowników Jezusa ma się znaleźć zdrajca? Myślę, że odpowiedź na pewno tu jest jakaś taka szeroka, można dużo spekulacji na ten temat snuć. Zapewne teologowie czy filozofowie zastanawiali się nad tym problemem tego świadomego dopuszczenia zdrajcy, czyli przyjęcia zła na pokład, i pisali różne uczone rzeczy na ten temat. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów takich bardzo praktycznych, które kojarzą mi się z tym wyborem. Po pierwsze, Jezus zademonstrował w ten sposób, że szatan, nawet mając najlepsze możliwości knowania, czyli będąc wewnątrz jego najbliższego otoczenia, jego, mówiąc już językiem takim trochę socjologicznym, jego organizacji, nie potrafi przeszkodzić jej w sukcesie. Bo owszem, zdrajca był, zdrajca wypełnił swoją misję, ale zło nie zatriumfowało. Wręcz przeciwnie, stał się on po części jak gdyby katalizatorem dobra, które wyszło z ukrzyżowania, mianowicie zmartwychwstania i głoszenie Ewangelii już teraz o nowym życiu bezpośrednio oferowanym przez Jezusa i do którego ludzie już byli przekonywani wewnętrznie przez Ducha Świętego, który rozpoczął swoje działanie w świecie, swoją misję przekonywania o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Inaczej mówiąc, jest to dla nas pocieszenie, że chociażby różne intrygi różnych szpiclów, agentów, zdrajców gdzieś nas otaczały, to i tak Bóg zatriumfuje. To jego wola stanie się, nie wola diabła czy jego skundlonych pchołków. Jest to potężna demonstracja i przypomnienie dla nas, że choć zdrajca znalazł się w najbliższym otoczeniu samego Jezusa, to i tak diabeł przegrał. Tak samo jeśli zdrajcy znajdą się, czy znajdują się w naszym otoczeniu, gdy pełnimy wolę Jezusa, tak samo przegrają. Drugim jakimś poziomem zastosowania czy pociechy, jaką możemy wyciągnąć z tego, że Jezus miał w swoim otoczeniu zdrajcę, można by pociągnąć do naszej takiej jak gdyby subiektywnej perspektywy. Gdy mamy do czynienia z niegodziwością ludzi, z niewdzięcznością tych, którymśmy wyświadczyli dobro, z podłością, ze zdradą, ze sprzeniewierzeniem się, no to cierpimy. To jest oczywiste. Nikt się nie cieszy z takich reakcji czy z takich doświadczeń. I teraz Jezus bierze do swojego otoczenia kogoś takiego, czyli wszystkie te nieprzyjemne rzeczy, które wiążą się ze zdradą, będą dotykać jego. To złamanie zaufania, ta niegodziwość, ta fałszywość, to udawanie przyjaźni, udawanie wiernej służby i tak dalej, będzie jego dotykało. On to wszystko po ludzku zniesie. W liście do Hebrajczyków, kiedy czytamy
o arcykapłanie naszego wyznania, czyli o arcykapłanie chrześcijan, czytamy następujące słowa. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jest tu dla nas zachęta, by zwracać się do naszego arcykapłana, do Jezusa, mając świadomość, że on zna wszystkie bolączki życia człowieka, doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Także kiedy w naszych szeregach pojawi się zdrajca, kiedy my będziemy dotknięci niegodziwością, zdradą, niewdzięcznością kogoś, pamiętajmy, że Jezus tego wszystkiego doświadczył w swoim życiu na ziemi. Doświadczył to na własnej skórze. To jest, oczywiście mógłby tego nie doświadczyć, a i tak nam współczuć, ale mamy to jako zachętę, że on tego doświadczył, czyli doskonale rozumie każdy nasz ból, każdą naszą troskę, każdą naszą gorycz w sercu. I druga zachęta to jest tron łaski, który czeka, żeby udzielić nam pomocy. Dlatego niezależnie od tych podstępów zła, od zdrajców, agentów i innych szatańskich, że tak powiem, przeszkód, które on stawia na naszej drodze, pamiętajmy, że nie tylko, że Jezus tego wszystkiego doświadczył i wyszedł z tego zwycięsko, ale chce, byśmy teraz z ufną odwagą przychodzili do Niego, by znaleźć pomoc w stosownej porze. My mamy za Boga kogoś, kto nad tym wszystkim panuje i w dobrotliwości swojej, w przyjaźni, którą do nas ma, chce nam pomagać w każdej koniecznej do tego sytuacji. Takiego właśnie króla mamy nad sobą, doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, i czekającego, chętnego do pomocy na każde nasze wezwanie, by nam udzielić tej pomocy w stosownej porze. Czyż to nie wspaniała perspektywa?